7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry! Kochani, jest wcześnie raniutko, a my już w drodze do Niemiec. Ty moja malutka sutko. My jedziemy do Niemiec pozałatwiać parę spraw i mamy nadzieję, że nam się uda w nocy wrócić do domu, żeby było wszystko dobrze. Musi, no i wam pokażemy, może kupimy wreszcie ten paradis krem, o którym mówiłam, to upieczemy ten binet czyś, żebyście widzieli, jakie to jest pyszne. Ale wam wszystko pokażemy. Wy oczywiście łapka w górę. Zostawcie subskrypcję! Koniecznie! Ja już się nauczyłam tak gadać jak ty. No tak, i miłego oglądania. Zobaczcie, kochani, zawsze jak tutaj jedziemy. Zawsze do Niemiec mamy korki, naprawdę. Z powrotem mamy nadzieję, że będzie troszkę lepiej, ale jak jedziemy do, to zawsze stoimy tutaj na tej autostradzie. Za każdym razem. Może dlatego, że jest bezpłatna ty. A może. No to co, my już dojechaliśmy i wiecie co, tutaj jest takie małe miasteczko, jesteśmy w Görlitz w sumie. A pierwsze, jak byłem tutaj pierwszy raz, to tutaj mnie zadziwiło to, jak tutaj jest czysto w ogóle tam, gdzie byliśmy, bo coś tam też załatwialiśmy, tak na obrzeżach, co nie? Nie było w ogóle prawie koszy na śmieci, a i tak ulice były bardzo czyste. Tutaj jesteśmy w sumie w centrum, no i bardzo ładnie tu jest. W ogóle tak samo czysto tutaj jest w sklepach, jak byliśmy na przykład tutaj w Lidlu. To ten Lidl wygląda, jakby był przygotowany pod jakąś sesję fotograficzną, żeby zareklamować, ale to będziemy na pewno w sklepie, więc sami zobaczycie, bo w Polsce na przykład w takich supermarketach jest syf, ale wiadomo, że to też ludzie robią, co nie? No pięknie tu jest. Wiecie co, jesteśmy w takim sklepie, który był najbliżej nas, ale to jest, tak jak widzę, taka tutejsza Biedronka, więc za czysto też tutaj nie jest, ale no coś da się znaleźć. I co, znaleźliśmy cukier. 79 centów. 79 centów, Ani. To co, bierzemy? No bierzemy do Polski, będziemy sprzedawać tam za 8 zł. No ty w tą paletę. Ale żeśmy się obkupili, co będziemy robić? Oczywiście ciasto z makiem. Ale to dopiero na święta. No co ty tak będziesz czekał? Ja to już bym teraz będę czekał. Dobra, zobaczymy kiedy. Słuchajcie, kupiliśmy też paradis kremy, więc będziemy robić Bienenstich, to koniecznie. No i tam jeszcze parę rzeczy, takich wiecie, paletę cukru oczywiście za 79 centów. Ale taki jeszcze cukier puder, bo u nas jest taki lepki, to nie można go, wiecie, cała kuchnia jest upierdzielona tym, jak robimy coś, że masakra. Twoją ulubioną sól. No, moją ulubioną sól, bo ona jest tutaj taka drobniutka, sypka. No takie rzeczy żeśmy kupili, zwiebel zupę, znaczy zupę cebulową, bo u nas to wiecie, w tej zupie cebulowej to nie ma cebuli w ogóle. No. Takie rzeczy po prostu się nakupowali. Teraz czekamy, bo mamy jeszcze jeden termin. No i powoli będziemy jechać dalej i później wracać, ale wiecie co? Fajnie jest odwiedzić Niemcy. Ale i nawet tutaj Polaków spotykamy i każdy no, dobrze, do nas, hej, zdjęcie, znamy was, jak fajnie, róbcie dalej, fajnie jesteście i w ogóle. No, fajnie. Żeśmy się mega cieszyli, że nawet tutaj tak jest. I gość mówi, kurde, taki miałem humor zepsuty od rana, ale was spotkałem tak, od razu was dzień lepszy. Od razu dzień lepszy, fajnie pogadaliśmy trochę. Wiecie, my zawsze bierzemy czas dla naszych fanów, ludzi, którzy nas po prostu lubią. To usiądziemy, pogadamy, spędzimy no. z nimi czas. My nie mamy z tym problemu. Jak mamy czas, to czemu nie, co nie? Ale za ciepło się ubrałam. No wiecie co, bo ja patrzyłem na pogodę, ona też patrzyła i miał być cały czas deszcz. I co, deszczu nie ma, jest słońca, a my w długich ubraniach. Tak, ale za nami jest Nordze. To jest, no patrzcie, właśnie. To jest ten znaczek, co na autach zawsze siedzieć. Właśnie, i chyba tam pójdziemy, wiesz co, bo widziałem, że bardzo dużo ludzi tam chodzi i oni zamawiają coś takiego do jedzenia. Nam dobre rybki są. No to idziemy. Może pójdziemy. Wiecie co, sprawnie nam poszło wszędzie, nawet się nie spodziewaliśmy także szybko, ale no, to tak. Jest właśnie ta niemiecka punktualność. Ale raz, dwa, trzy terminy, co nie? Ale tyle w korkach, żeśmy stali, ojej, dalej no, stoimy. No bardzo długo. No. Ale wiecie co jest fajne? Co jest fajne, kochani? Byliśmy w aptece i kupiłam sobie takie coś do smarowania jamy ustnej. Kamistat to się nazywa. Ja nie wiem, czy wy macie taki problem, ale ja na przykład od tarczycy
mam taki problem, że na przykład jak ja lubię lemoniadki, wiecie, dużo cytryny do herbaty i w ogóle, albo na przykład tak jak Dawid kupi te żelki kwaśne, jak ja sobie trochę to pociąkam, od razu mi pęka coś w jamie ustnej, albo język mi pęka, albo tutaj z boku. I mam naprawdę duży problem i w Polsce nie ma czegoś takiego, żeby można było to posmarować, żeby to się tak szybko zagoiło, co nie? Znaczy to nie jest, wiecie, jakieś takie krwawiące, to jest po prostu, nie wiem, czy ktoś ma chorą tarczycę i zna takie coś, no ja mam to już od lat, moja mama też. Ale to jest też właśnie... chyba każdy chociaż raz w życiu takie coś miał w buzi. Ja na przykład na języku miałem od czegoś kwaśnego też. Taki mały pypeć, co w kur... Ale ty się też tym smarowałeś, jak się po, jak ugryzłeś, coś ugryzłeś. No się, bo ja mam takie grube policzki i mi wchodzą między zęby. I jak spałem, to mi się tak przetrzasnął i też właśnie. No i to też było takie, wiecie, i to jest takie mega. Ja wam później to pokażę, jak dojedziemy do domu, jak już będziemy, jak to wygląda. To raz wystarczy posmarować u mnie, no i co działało. No nie, no u mnie trzeba więcej. Znaczy najlepiej, jak jest jakaś rana, to 3 razy dziennie smarować, co nie? Wtedy to się tak szybko goi, zajebiście, powiem wam. Że to jest po prostu petarda. Petardcą. No tak. A głodni jesteśmy. Pić nam się chce. Zaraz nudzimy cały czas. W nockorkach stoimy. Nie lubimy. Dobra, kochani. My wróciliśmy do domu. Staliśmy naprawdę długo w jakichś tam korkach. Chciałam wam pokazać ten żel. O tak to wygląda. To jest takie duże opakowanie. Kosztuje 17,50. Jak macie coś innego na takie coś, no to dajcie mi znać, co nie, bo ja używam tylko to, wiecie, na język taki jak... Ale to 17 euro, tak? 17,50 euro, no. No właśnie. No ale to jest duże opakowanie, to... Ale jakie tam duże, toż to... Jak no ten... ale to przecież to bierzesz troszeczkę, Dawid. Jak mój palec. To starcza ci na ile? Przecież to jest, kurde... Daj spokój, my się smarujemy nieraz tym we dwójkę i ten. To ja to używam raz na rok. To gdzie tu jest napisane? To się odpakowuje. No nie odpakowuj tego, tylko chciałam, żebyś przeczytał, ile to ma ten. I tu masz napisane. Gdzie? Czekajcie, bo datę będzie czytał teraz. 20 gramów. O, no takie duże, 20 gramów. Ale to cię bierze, wiecie, tak troszkę. Jakie i się rozsmarowywuje i ten. Tam z nim. Zajebiste to jest. Jak macie coś innego, dajcie znać. W Polsce ja uważam, że próbowałam wiele rzeczy i w ogóle takich rzeczy nie ma. No, przywieźliśmy Paradis kremy. To będziemy robić binęczczyść. Tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego u nas tego nie ma. To jest takie łatwe do zrobienia, bo to się dolewa tylko mleko i się miksuje. Zobaczcie. I z tego jest takie coś fajne. Ale to wam wszystko pokażę, jak będziemy robić. Sól, tak jak mówiłam, zajebista. Ona jest taka bardziej sypka niż polska. I ona no i niepotrzebna by... ryżu do środka, żeby ona się sypała z solniczki, wiecie, bo u nas to zawsze wszystko tak się ten... No i ten mak, wiecie co, ten mak jest zajebisty, dlatego że on nie ma ani rodzynek w środku, ani bułki tartej, ani takich rzeczy, co w Polsce jest mieszane. To jest prawdziwy mak, on trochę więcej kosztuje niż takie puszki w Polsce. Tak, ale jest naprawdę mak już zmielony, zrobiony, no oczywiście trzeba go przyprawić do ciasta, ale to wam pokażemy, jak będziemy robić ciasto. No i kupiliśmy sobie cukier. Za 79 centów. I cukier puder, bo tu jest taki sypki, a on jest taki, że się go po prostu tylko tam przekręca i fajnie się wysypuje, a to w Polsce to ja trzepię i wszystko jest, cała kuchnia osypana tym. No tak. Masakra, tragedia. No i mondamin, ten co używamy, cwibel, zupę, no i parę jeszcze innych takich rzeczy, co przywieźliśmy i dostaliśmy jeszcze swojskie pomidorki. O. Zobaczcie, z ogródka. Ale będziemy jeść. Ale jesteśmy pachnięci, zdechnięci. Ja dzisiaj jakoś, kurde, stałem bez siły. On ma taki zły humor dzisiaj, no. Że ja bym najchętniej tego palnęła. Ty jesteś, skarbie, dzisiaj taka wredna. Nie, wcale tak nie niedobra, jestem. Tak niedobra, że ja pierdzielę. Ale co ja robiłam? To... Nie, no po prostu tak jakoś dzisiaj mam. Nie, on ma dzisiaj po prostu taki średni humor, bo tak. Nic, rano za wcześnie wstał oczywiście, no to już mu nie pasowało. No to już jest znak taki, wiecie. Najważniejszy powód, tak. Dlaczego jestem wkurzony. Później siedzenie tyle w aucie cały czas. Nic nawet, nie zjedzenie. No, nie zjedzenie nic słodkiego. Przez cały dzień i cały ranek. Później mu nawigacja nie chciała zaskoczyć. Później wjechaliśmy tam, gdzie nie było drogi. Musieliśmy zawracać znowu tak, na autostradę, a jeszcze... bo tak nie było. Nie, tutaj wiecie, zaparkujmy tu bliżej, bo... Tam nie będzie miejsca. I co? Zaparkowaliśmy 2 ulice dalej, a miejsce było tam, gdzie trzeba było. Tak, ale tego nikt nie może przewidzieć, Dawid. Ja bym przewidział. Powiedziałem, jedźmy tam, a ty chciałaś... A co ty, jasnowidz jesteś? Tak. No to powiedz wszystkim liczby do totolotka.
366 13 88 66. I wy w to wierzycie? Bo sprawdźcie! Kochani, to jest hit nad hity. To idź na dół i wyślij to do Lotka. A nie, już jest zamknięte, dobra. To nigdy jutro... nie grałem i nie chcę. No to po co gadasz takie pierdoły, ludzi? Bo się na tym znam, jasne? Zróbcie te liczby i dajcie mi znać, czy coś wygraliście. Czy jego można. Jak będzie za dużo liczb, to z początku zabierzcie trochę, żeby końcówka się zgadzała. Nie, no nie mogę. To ci się chociaż udało dzisiaj wieczorem. To się zachwycam. Dobra, kochani, jest późno, my dedka. Musimy się wykąpać, ubrać, przebrać i coś zjeść, więc chcemy was tylko pozdrowić. Tak, kochani, ja nie dam rady dzisiaj. Są. Nie, no nie pogadam, ja nie będę sama gadać jak do ściany, jak on jest taki, wiecie, nie do życia, co nie? Jeszcze nos zatkany, całe życie pod górę, ja pierdzielę. Pozdrawiamy Joannę! Grzegolec z Francji! Parlez-vous français? No. Ale cię pozdrawiamy serdecznie do Francji. Salut! Papa, petit tu leżon. Tyle umiem. Nie ma tu petów, nie słuchajcie go. Pozdrawiamy Monikę Mazur ze Szcze. A skąd ja mam wiedzieć, jak ty mi nie powiedziałeś? Zgaduj. Tylko, ty siedzisz sobie z tym telefonem i mówisz mi nic i mówi raz, no, dwa, trzy, słuchajcie. Ja za każdym razem, jak jej coś powiem, to no, co? Skąd? Nie, on mi nawet tego nie powiedział, przysięgam. Dlatego ja o tym i mówię. I mówi zgaduj. Monikę Mazur ze Szczecina serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Moniko, do Szczecina. Tu. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy Martę. I Radka Brylowskich. Nasze brylanty, pozdro. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Dzisiaj co? Kapitulujemy. Jesteśmy dentka. Trzeba wziąć... Co to kapitulujemy? Nie, wezmę ci tutaj coś na kapie i będzie dobrze chyba później. Czym? No takie mam specjalne coś. Takie żółte. No, żeby ci dobrze było. Dobra, kochani, dajcie subskrypcję i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Koniecznie, a my jutro mamy nadzieję, że będziemy mieć nowe siły, żeby nagrać dla was nowy odcinek, jakiś wesoły, fajny. Mam nadzieję, że on będzie miał lepszy humor, co? No, jak trochę później obudzimy się. Jezu, ty mój marudo! Ty marudo! Rudy nie jestem, przykro. Marudo! Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczoru. Salut! Pa, pa! Kochani, jeśli wy chcecie pozdrowienia, to zostawcie subskrypcję koniecznie, bo to taki mały warunek. No i napiszcie w komentarzu, skąd jesteście i my was pozdrowimy.